Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj Karbin Admiral 2, ponieważ pokochaliście pierwszą część, poszedłem po łapkach w górę, po komentarzach, prosiliście mnie o drugą część. Ja sam nawet jak nagrałem pierwszą część, nie wiedziałem, że jest druga część, więc jestem strasznie z tego powodu zadowolony, więc bez dłuższego gadania lecimy zaczynać nową przygodę. Mniej więcej chyba tak samo się wszystko gra, więc będę wiedział co i jak. Training fight, tak dalej, no tak ciekawe jakim training fight zrobiłem. Nowy quest. Aha, aha. Akcept. Oczywiście, mam nowy quest, a moim questem jest... Aha, nie wiem co jest moim questem, więc jestem troszeczkę zagubiony. Natomiast mamy tutaj nasz stateczek. Możemy go zupgrade'ować za golda, którego na razie nie mamy. Czy możemy coś strajdować? Nic nie możemy i nic nie możemy kupić, więc no na razie jak widać jedyne co możemy zrobić to po prostu udać się do jakiejś wysepki. Najwyraźniej mamy pójść do Kululu, ponieważ tam mamy questa, więc tam podążymy, tak? Okej, okay, jest tutaj questik, bla bla bla, accept. A, czy to jest ciąg dalszy, okej, okay, to jest jeden, pierwszy zrobiliśmy, drugi teraz mieliśmy to zrobione. Teraz mamy trzeci, czyli mamy Conunk of the Vikings was quite right, he's good, aha, gdzieś zniknęły w ogóle. Mamy zniszczyć jakiś cel na mapie, tak? Nie, to kliknąłem znowu. Mapa, mamy tutaj się bić z piratami i odzyskać jego loot. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. What the hell? Walczymy od razu z jak to się nazywa, z ośmiornicą wielką. Robimy oczywiście simple bola i używamy sobie po prostu... Ile mamy AP? AP mamy 18. Tak, to jest 18, no, czyli zrobimy z aima. Zrobimy z aima, zobaczmy jak to wyjdzie. 15 damage'a, no. Jeżeli to jest określenie tutaj damage'a, no to fajnie, że będzie pokazywało nam przynajmniej ile po prostu bijemy. Ale zobaczymy. Zobaczmy czy to będzie za 10 damage'a w tym przypadku, uwaga. Nie, też jest za 15, czyli po prostu aim jest pewnie jakiś bardziej bardziej przyceluje. Przycelujemy z tym całym strzałem i tyle. O, oni też potrafią do nas nie trafiać. To mi się podoba, uwaga. Aha. No jeżeli ta walka będzie miała tak wyglądać, to ja w takim razie klikam tutaj ten end turn, żeby zdobyć właśnie na... Aha, nie zdobyliśmy więcej AP. To mi się w takim razie nie podoba. Trafiliśmy go, jeszcze jeden hitek. Jeszcze jeden hitek nam jest potrzebny, uwaga. Trafiony, zatopiliśmy tego potwora. Mamy jedną świeczkę, 8 golda i 12 mieczyków, cokolwiek to znaczy. Więc wracamy do Ululu. Sprzedajmy oczywiście tam świeczkę. No i odbieramy questa, który nam coś da. Zdobyliśmy empty bottle, 27 golda, więc mi się to podoba. Oczywiście muszę naprawić mój stateczek. Tutaj widać są mniejsze kwoty pieniężne, ponieważ tutaj na przykład naprawiliśmy się za 5, tak? A tam na przykład naprawialibyśmy się po jakieś 20 parę tysięcy. No dobra, przesadziłem trochę z tą ceną. Bo to chodziło tylko dopiero przy tych starszych, przy tych większych statkach, no ale jednak jest inaczej. Okej, okay. Mamy gdzieś coś kupić w markecie w innym mieście, dlatego musimy udać się do Shantou. Co będziemy u nich kupić? Co mam u ciebie kupić, ziomeczku? Nawet nie chcę mi się tego w ogóle czytać. Mamy u ciebie kupić... Najprawdopodobniej właśnie tą kukurydzę, tak? Bimax, tak mi się przynajmniej wydaje. Questy. The Chinese governor has apparently had something back. I have to go back to Madero and report. Aha, czyli musimy wrócić do Madero. No nie ma sprawy, no czyli powiedzmy musimy się wrócić do Madero. Nie musimy nic na chwilę się kupować, tylko po prostu musimy się tutaj wrócić. I tu ja mam jakiś questik, który dał nam 2 banany, 115 golda. Ja to oczywiście odbieram. Nie mamy znaleźć żadnych dalszych instrukcji, czyli co, wydaje mi się, że mam po prostu bić jakby jakiś level, coś w tym stylu. Czy opłacałoby się tutaj sprzedać te banany? Po 5. Nie wydaje mi się, że to było opłacalne, jednakże mógłbym kupić, mógłbym zaupgrade'ować na statek, ewentualnie. No nie, mógłbym, będę mógł kupić statek, jeżeli sprzedam te banany, uwaga, banany sprzedane. Możemy teraz kupić statek, mamy sobie Europę, Wikingów i Chiny i teraz tak. Jak widać, niczym się nie różnią te pierwsze statki, jedynie powiedzmy może faktem, że koloru, tak? Chociaż zobaczmy sobie te najlepsze u każdego. 640, 800 i 960, czyli China ma największą wytrzymałość, natomiast Wikingi mają największy damage, a znowu Europejczycy są najbardziej zbalansowani. No okej, okay. Czyli w takim razie kupuję sobie Europejczyków, ponieważ wydaje mi się, że to będzie dla mnie to najbardziej opłacalne rozwiązanie, żeby robić właśnie takie zbalansowane wszystko. I zdobyliśmy gwiazdkę. Zdobyliśmy gwiazdkę, poprzednio gwiazdki mogliśmy w jakiś sposób rozdawać. Ja mogę teraz je rozdawać, co? Gwiazdeczki moje? Chyba nie mogę nigdzie w takim razie, więc na razie możemy jedynie stąd odpłynąć i polecić sobie gdzieś tam. Okej, okay, płyniemy, tutaj mamy jakieś małe stateczki, które chciałby pewnie się na nas rzucić. I tak, od razu w nie wpadamy, jeżeli przejeżdżamy po prostu przez nie. Robimy teraz w takim razie aim
i I'm dwa razy w ten stateczek. Czy my trafimy dwa razy? No trafiliśmy dwa razy, jednakże go nie pokonaliśmy. On tutaj nas teraz strzeli, ale my go teraz dostrzelamy i po prostu zniszczyliśmy ten mały stateczek. Explosive perk oraz 58 golda to jest zdobyliśmy. Więc płyniemy dalej do Salinas. Na pewno oczywiście stateczek, ponieważ troszeczkę dostaliśmy. To ja mam pierwsze gwiazdki do rozdania w końcu. For achievements you get stats, no, czyli to samo co było w poprzedniej części. No i oczywiście zwiększa się na początku damage, ponieważ no, to jest dla nas na początku najbardziej potrzebne, żeby wszystko szybko niszczyć. Mam tu jakieś perki. O co tutaj z tym chodzi wszystkim? Kosztuje 15 AP, robi 100 normalnego damage'a plus 40 explosive damage'a. 11 explosive damage is dealt to nearby ships. Czyli mam ten perk, który zadaje damage większy, jeszcze obszarowy zadaje, to mi się podoba. Teraz questi, które oczywiście akcept, mamy nowy quest, musimy wrócić do Kaiku. Jeżeli dobrze to w ogóle przeczytałem, ale zobaczmy co mamy tutaj do kupienia. Jak widać nic takiego dla nas potrzebnego, więc jesteśmy do Haiku. Zobaczcie, płyniemy do Haiku i zobaczymy co tutaj będzie w questie. You need at least one Chinese ship. Okej. Czyli, żeby zrobić tego questa potrzebujemy pieniądze, i żeby mieć chiński... chiński statek. Teraz tak, tutaj mamy, macie tanią kukurydzę, tu macie drogą kukurydzę, więc wydaje mi się, że tutaj zarobię na tej kukurydze, pomimo tego, że ją tak dość drogo kupiłem. Co mieli? O, good place to jest za fur, ale tak jak nas na to nie stać. Ja mogę dodać, ja muszę dodać ten perk. Aha! No dobra, to dodajemy sobie ten jeden pek do tego statku. Ja myślałem, że ja go mam do wszystkich statków, a to jak widać jest troszeczkę inaczej. Czyli tak, musimy zdobyć teraz jakiś ten chiński statek. Teraz tak, to macie, gdzie ktoś ma to, ktoś tańszego. Tu macie tanie ten metal, cokolwiek to jest, znaczy przykładem co to jest. Iron, ale daje nas to nie stać. Ale macie tutaj good price, jeżeli chodzi o kukurydzę, więc możemy sobie jeździć tak. Jeżeli zdobędziemy około setki, to wtedy będę mógł... Znaczy nie, nawet w sumie już teraz mogę kupić sobie ten iron, kurczę, mamy walkę. Więc szybko się zniszczymy. Okej, mogę eksplozywem strzelić, spróbujmy strzelić ten eksplozywem. Może jednak nie próbujmy strzelać tym eksplozywem, ponieważ widać jak to wychodzi. A jak to widać jest chyba jednorazowo, a nie, tamten na razie strzela. A teraz drugi raz już tym nie możemy po prostu strzelić, więc tylko mamy fire. Wygrywamy, zobaczyliśmy panic perka i 53 golda. Ale w takim razie tak się wracamy do Madero. Naprawiamy nas statek, zobaczmy ten perk. 22 AP, 100% normalnego damage'u, 4 razy 45 szansy, znaczy potwórna szansa, 405% szansa na trafienie tego. The enemy ship will shoot its ally. Czyli, że mamy szansę na to, iż przeciwnik strzeli do siebie. Okej, dodajmy mu w takim razie, tylko do tego statku tym razem. Teraz tak, mieliśmy tutaj kupić iron, bo to jest dobre cenie iron, przepłynąć do Shantou. Potrzebujemy około 200 zrobić, tak? Teraz wracamy się znowu do Madero. Kupujemy szybko iron. Wracamy do Shantou, sprzedajemy, tutaj będziemy mieli na statek. Więc sprzedajemy. Kupujemy statek, dzień dobry. Chciałbym sobie chiński stateczek zakupić, skiff, dzień dobry. Mamy cię w ekipie. I możemy w końcu raz popłynąć do naszego questu. Czyli najwyraźniej będzie tak, że nie będę mógł grać sobie trzema europejskimi statkami, tylko będę musiał przed każdym typem grać. Kto wie. Unit at least one. No przecież, Czy powiedzcie mi, że ja nie kupiłem europejskiego statku, co? No nie, no to był... Ale ja potrzebuję ten statek najpierw! God damn it! Ja myślałem, że ja mogę obojętnie jakiś chiński stateczek kupić. No dobra, to przecież mamy przynajmniej więcej, teraz mamy cargo, czyli możemy udać się ogólnie do bitek, tak? Na początku się pobijemy. What the fuck? Pobijemy się troszeczkę. Pozdobimy jakieś pieniądze właśnie od naszych przeciwników, przecież. Explosive. Trafisz teraz? Pięknie nas trafił. Tak, ty Aimem, strzelić z niego, żeby go po prostu zniszczyć. A ty nie masz nawet tylu punktów, żeby używać tej paniki, więc też Aimę musimy strzelać w niego. Trafisz? Pięknie trafione i koniec naszej tury. Właśnie, wy trafiliście dwa razy mój statek, więc jest troszeczkę niedobrze, dlatego strzelamy raz tutaj, poczekajcie, zobaczymy jak będzie damage. No za mały, żeby go zniszczyć, więc potrzebujemy raz strzelić z niego w to miejsce. No i tutaj Aim, proszę nie wymieszcie mój główny statek, proszę! No god damn it! Czemu mnie tak bardzo nienawidzisz, gościu? Ja cię ładnie poprosiłem, żebyś to nie strzelił. Jeszcze zmisowałem, bo nie robiłem Aima. Mój błąd. A oni nas trafiają zawsze, tak? Okej, dwa strzały, proszę, żeby chociaż jeden z nich trafił. Trafione. Iceberg. Będziemy mieli iceberga. Musimy się ogólnie wrócić, żeby naprawić nasz statek.
Gdzie ty płyniesz? Dobra, popłyń do Silence w takim razie, żeby mnie już tak nie denerwować. Naprawione wszystko, mamy perk, który powoduje 12 AP, 14 normalnego damage'a, 30% szansy na zamrożenie statku przeciwnika, 60% szansy na wyłączenie ich z używania specjali. Dodajmy mu, dodajmy, no bo lepiej coś takiego mieć niż nic nie mieć. Natomiast mamy teraz 210 hajsu, 46 mieczyków, czyli jeszcze troszeczkę potrzebujemy. Co jest tutaj do kupienia? Tutaj nie ma nic do kupienia wartościowego, chyba że mamy coś do sprzedania. Nie mamy, więc musimy się znowu udać na dół do... Tu widziałem chyba jakąś łapkę tego jakby, tej ośmiorniczki. Musimy się udać do Madero i kupić tutaj coś, tak? Uwaga, explosive, pięknie walną, teraz tak. I'm, walnimy w ten statek, żeby go zniszczyć od razu, pięknie. I I'm tutaj. Będzie zastrzelony? No nie, będę zastrzelony, znaczy no, w sumie czego ja się spodziewam. Będę musiał ogólnie jakieś achievementy pozdobywać, żeby zdobyć gwiazdkę. To było naprawdę dziwne, powiem wam. Teraz tak, tutaj jeżeli trafi go, jeden HP, czyli explosive'em walnimy w tamtego, może trafi. I trafił jeszcze tego, pięknie gościu, po prostu pięknie, żeś tu trafił. I teraz zestrzel go. Beautiful, piękny jest ten perk z tą bombą. Mamy nowego perka, którego dodamy sobie do tego statku w tym razem, ponieważ jest to panic perk na 5 gwiazdkach. Czyli poczekajcie, ten na 5 gwiazdkach ma 100% normalnego damage'u, 75% szansy zestrzeli do swojego ziomka. I tylko 15 AP, a tamten zabiera 22. Piękne po prostu piękne. Okej, naprawiamy te stateczki. Mamy gwiazdkę do rozdania, więc rozdamy sobie w action points, ponieważ to troszeczkę częściej trzeba się, na przykład miałem, bo po 2 razy będziemy nagle w końcu mogli strzelać. Teraz tak, spróbujmy zmienić statek, więc zobaczmy, najpierw musimy go, tak powiem, odkryć. China unlock, on jest za 1000 golda, czyli potrzebujemy jeszcze higher commando? Normal show. Aha, czy mamy jeszcze komandosa, który może nad nami latać? Nie, to na razie tego nie chcę po prostu robić. Musimy na razie, tak jak powiedziałem, lecieć, kupować rzeczy, sprzedać szantu i tak dalej, dopóki nie zdobędziemy 1000 golda. Jak zdobędziemy 1000 golda, będziemy mogli w końcu, że tak powiem, zakupić sobie ten lepszy stateczek. I wtedy po prostu będziemy mogli zrobić kolejną misję w końcu. To fajnie rozwinęli tą część. O wiele mi się bardziej podoba, że nie jest taka głupia, że o, tutaj może pójść tylko tutaj, 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 koniec, zrobiłeś całą gierkę. Znaczy głupia, fajna była, tylko w sensie wiecie, co mi chodzi. Czy ja nie tylko po prostu to jest bardziej rozwinięte, więcej możliwości mamy i tak dalej, co mi się bardzo podoba. Okej, okay, sprzedajemy. Ile mamy hajsu? 985, czyli jeszcze jeden kurs wystarczy, żeby kupić ten stateczek. Znaczy nie, jakbym mógł sprzedać ten statek. Przecież tylko perka zabiorę. Park zabrany. Sprzedajemy ten statek za 200. I możemy kupić właśnie chiński statek Params. A nie, bo on jest teraz za 1200, ponieważ no nie mam. Ja pierdzielę, naprawdę. Aż tak mnie wykiwała gierka. Ja myślałem, że skoro jest 1000, to będzie 1000. A to chodziło o to, że mamy 1000, jeżeli odejmiemy jeszcze kwotę tego, co sprzedajemy, tak? Spróbujmy z panik shota strzelić. Uwaga! Nigdy więcej nie będę próbował sprzedawać z panik shota. Nie no, oczywiście żartuję, teraz spróbujemy. Więc mamy naprawdę dużą szansę na to, że trafimy, że trafiając w naszego towarzysza, znaczy przeciwnika, mamy szansę spowodowania, żeby on strzelił swojego, tak? Bo to jest 75% szansy. Na szczęście mi nie trafił. Okej, okay, fire i I'm. Kurna, jest problem, bo owszem, tym I'm'em trafiam, ale... Okej, okay, nie zniszczy nas, czyli I'm i normalny fire, musimy go zniszczyć. Dokładnie, wygrana, 53 golda, możemy teraz dopłynąć do szantu, sprzedać to wszystko. Mamy na statek nowy, więc kupujemy sobie ten chiński statek. To jest, patrzcie, to jest para... Tak, to jest... To są parametry, po prostu junk kupiony. Teraz damy mu oczywiście perka jeszcze, żeby było, że coś tam ze sobą ma. Naprawmy ten statek. Ja chyba mogę zaupgrade'ować ten stateczek. Dokładnie, zaupgrade'ujemy go leciutko, żeby był troszeczkę mocniejszy. Rozdamy sobie teraz tak, action points oraz damage. I płyniemy robić w końcu naszego questa. Chodźcie, płyniemy do haiku, haiku. Dobra, haiku, jesteśmy tutaj. Na pewno już mamy twój stateczek. Oczywiście teraz nam już zaufałeś. Co mamy teraz zrobić? Co będziemy mieli teraz zrobić? Gdzie popłynąć, co zniszczyć? Aha, tu mamy jakieś statki piratów do zniszczenia. Nie ma sprawy, my ich rozwalimy jak po prostu jak chcecie. Jeszcze raz powiemy panikom strzelić. Podwójna panika strzeliła. Ulala. I'm. To mi się strasznie podobało. I teraz I'm jeszcze jeden tutaj. Pięknie. Jeden ze statków jest zniszczony. Oni strzelają po 2 razy, więc jest problematycznie, jak widać. Ale tutaj podwójny explosive. Czyli warto było to zainwestować. Naprawdę warto było w to zainwestować, ponieważ mam teraz podwójny strzał z w tym statku. Trzeba będzie poupgrade'ować nasze stateczki, tak? Okej, okay, nie zniszczyli nas jeszcze. Teraz tak, I'm tutaj. Fire tutaj,
No jeden nie trafił, drugi trafił. 28 życie gościu ma. Nie ma z nami szans. Pyk oraz I'm. Czy będzie wystarczające? Dokładnie, było wystarczające. Mamy quest zrobiony, mamy explosive perka oraz nawet rudę zdobyliśmy, którą będziemy mogli sprzedać. Więc wracamy teraz do haiku. Po pierwsze sprzedajemy sobie tą rudę. Po drugie naprawiamy nasze statki. Po trzecie odbieramy questa, dziękuję. 560 golda oraz mamy lobstera do sprzedania za 200 hajsu. Co się równa z tym, że mogę zrobić upgrade. Tego bym mógł zrobić upgrade. Ja nie wiem, czy tego statku nie chcę sprzedać, żeby nie mieć jakiegoś wikingowego bez upgrade'owania go. Wydaje mi się, że to będzie opłacalne, bo jak wezmę sobie wikingów i na przykład kupiłbym ten, to bardziej opłacalne. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jeżeli będziemy mieli jakieś questy z wikingami, to on będzie pewnie żądał u nas wikingowego statku. Dlatego teraz tak, gdzie mam płynąć? Okej, mamy teraz płynąć do Rampot, są dalej miasta chińskie. Okej, od razu możemy zaakceptować misję. I mamy teraz się udać, czy się do wikingów? Jakie jest przeczucie moje, bo takie czerwone, że tak powiem, miasteczko miało być. Tak, to są chyba właśnie miasteczka wikingów, powiem wikingi, zimne krainy, nordyckie, to mi pasuje wszystko. Okej, co chcecie, żebym dla was zrobił w takim razie, moi drodzy? Ja tych dialogów nie czytam zbytnio. Mamy walczyć znowu o wasze jakby zaufanie. Nie ma sprawy, zobaczymy jak tutaj ta walka będzie wyglądała. Chyba będziemy musieli troszeczkę poexpić, jak mi się wydaje. Więc panik, proszę. Strzelił do swojego, ale to jest strasznie mały damage. I'm, i jeszcze raz panik. Uwaga. Też strzelił do swojego, no ale też mało damage, więc nie wiem, czy będzie to wystarczające, żeby to wszystko przeżyć. Aha. Oni już mają te, nazwijmy rzeczy po imieniu, retreat. Fajniejsze strzały, tak? Okej, jeden z dalej przynajmniej uciekł, więc na razie tego nie zrobimy. Wracamy do Shantou. Idziemy tutaj naprawić wszystkie statki, o ile mnie na to stać. No nie stać mnie na to wszystko. Ale mamy gwiazdeczkę do rozdania, która nam umożliwi zadawanie troszeczkę większego damage'u. Czyli na razie naszym problemem jest to, że nas, że jak powiem, no nie jesteśmy w stanie zrobić żadnej, że tak powiem, misji. Chcę tutaj zobaczyć z nim, bo jest dla nas za trudna. No to musimy teraz lecieć do walk. Będziemy musieli szybko ich napierniczać. Bang. Będziemy musieli ich szybko zniszczyć. I potem będziemy mogli w końcu, że jak powiem, tak, naszym celem jest expienie, zdobycie pieniędzy, zdobycie upgrade'ów naszych statków i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko zrobimy, to będziemy mogli... Uwaga! Też strzelił do swojego, no ale też mało damage'a, więc nie wiem, czy będzie to wystarczające, żeby to wszystko przeżyć. Aha. Oni już mają te, nazwijmy rzeczy po imieniu, retreat. Fajniejsze strzały, tak? Okej, jeden z dalej przynajmniej uciekł, więc na razie tego nie zrobimy. Wracamy do Shantou. Idziemy tutaj naprawić wszystkie statki, o ile mnie na to stać. No nie stać mnie na to wszystko. Ale mamy gwiazdeczkę do rozdania, która nam umożliwi zadawanie troszeczkę większego damage'u. Czyli na razie naszym problemem jest to, że nas, że jak powiem, no nie jesteśmy w stanie zrobić żadnej, że tak powiem, misji. Chcę tutaj zobaczyć z nim. Bo jest dla nas za trudna. No to musimy teraz lecieć do walk. Będziemy musieli szybko ich napierniczać. Bang. Będziemy musieli ich szybko zniszczyć. I potem będziemy mogli w końcu, że jak powiem, tak, naszym celem jest expienie, zdobycie pieniędzy, zdobycie upgrade'ów naszych statków i tak dalej, i tak dalej.